Witam serdecznie, jest z nami zawodnik Trek Team Athletes Adam Piwko. Witam. Siema, Tomek. Adaś, powiedz, w jakiej ty kategorii ci tutaj wychodziłeś? W fitness plażowym powyżej 1,78 m. Powiem ci szczerze, że jak patrzymy na tą waszą kategorię, to aż się złapają za głowę. Tylu was wyszło. No. Chyba najliczniej obsadzona dzisiaj kategoria, prawda? Tak, właśnie. W kategorii niżej było 18 chłopaków, u nas było prawie 30, także też troszeczkę to trwało. No ale tak przypuszczałem, że tak będzie często już tak. Się przyzwyczaiłem, można powiedzieć. Dokładnie. Wszyscy się przyzwyczailiśmy, że te kategorie są bardzo liczne i bardzo mocno obsadzone. Tak jak już dzisiaj wcześniej mówiłem w poprzednim wywiadzie, że bardzo ciężko wytypować tą pierwszą szóstkę. Bardzo łatwo można kogoś skrzywić, ktoś się nie rzuci w oczy sędziemu. I tutaj są strasznie, podejrzewam, małe różnice punktowe. Powiedz mi, ty w tym roku już startowałeś w jakichś zawodach, bo wiem, że na pewno startowałeś w zawodach Arnold Classic. Opowiedz, jak tam poszło ci na tych zawodach? Właśnie na zawodach na Arnoldzie w juniorach nie załapałem się do półfinału, a o dziwo w seniorach wyszedłem w finałowej szóstce i zająłem 5. miejsce na też ponad 30 zawodników, czyli wynik naprawdę, który mnie satysfakcjonuje mega. Jeszcze wychodziłem w Strzegomiu na eliminacjach do Arnolda i tam też udało mi się wygrać swoją kategorię. A przypomnij, kiedy ty debiutowałeś w ogóle w zawodach? Właśnie w tamtym roku na wiosnę. Znaczy w tym roku na wiosnę, prawda? W tym roku na wiosnę i jak tam wypadłeś na debiutach? Wygrałem swoją kategorię i Open. Czyli pasmo sukcesów. A Arnolda też debiutowałeś? Tak, pierwszy raz międzynarodowo. No. No to super, to naprawdę pogratulować takiego debiutu. Ja jak miałem swój debiut, to udało mi się tylko wyjść do 15, a tu proszę bardzo, od razu finał. Ja w Polsce na razie póki co same złoto, by tylko dzisiaj utrzymać i można dalej ciągnąć tą pasę. Powiem ci moim skromnym okiem, że jak już patrzyłem na tą waszą finałową szóstkę, to ja obstawiam, że będzie złoto. Też mam taką cichą nadzieję, ale poczekamy, zobaczymy. Tak naprawdę. Liczy się tylko ten najcenniejszy medal. Ładnie, już teraz no, też się nastawiam. No. Na ten złoty medal nie ukrywam, bo chciałbym tego mistrza Polski zgarnąć. A powiedz mi, czy ktoś tobie pomaga w przygotowaniach, czy sam się szykujesz? Tak, teraz, znaczy wcześniej na debiuty i w ogóle szykowałem się sam, ale od jakichś 6 tygodni pracuję z Jakobem Szostakiem. Fajnie nam się kręci ta współpraca. No udało się na Strzegomiu, na Arnoldzie, więc będę kontynuował na pewno. Dieta jak wygląda? Zbilansowana, tłuszczówka, jak to wygląda? Nie, dieta jest taka dosyć optymalna, że tak powiem. Same węgle niskowe, znaczy nie jest to żadna dieta tłuszczowa, żadna dieta węglowodanowa, tylko... Zbilansowana, o właśnie, dokładnie. A treningi jak wyglądają? Ile razy w tygodniu trenujesz? Czy kręcisz dużo kardio? Bo ci się wszystkich pytam, teraz coraz modniejsze się robi mało kręcenia tego kardio. Jak to u ciebie wygląda? No u mnie za kopem tak naprawdę no w ogóle kardio nie kręcimy. Ostatni raz robiłem przed Strzegomiem, czyli ponad miesiąc temu. Stawiamy wszystko na interwały i to też 20 minutek, to jest max tak naprawdę. Czyli wysiłku tak naprawdę nie jest dużo. Treningi z 5 razy w tygodniu, no i plus ten 20 minut interwału po treningu, prawda? Także w porównaniu do tego, co robiłem na debiuty, to naprawdę nie jest dużo tego nakładu pracy, a forma naprawdę jest mniej więcej taka sama, nawet może lepsza. Powiedz nam jeszcze tylko szybciutko na zakończenie, jakie plany na najbliższe starty? No zobaczymy, pewnie na pewno Grand Prix Ossa, może Puchar Polski, no i może Mistrzostwa Świata Juniorów, jak się uda zakwalifikować. Dobra, w takim razie dziękuję ci i będziemy trzymać kciuki za ciebie. Pozdrawiamy, hejka.